Chciałbyś cały czas wygrywać na tiku, ale nie wiesz jak to zrobić? Świetnie trafiłeś! Lecimy z poradnikiem na wybuchowego tika! Hejka, super, że wbiłeś! Jeżeli pierwszy raz się widzimy, jestem Eltoxico, twój kolega od pomagania i dobrej wspólnej zabawy w Brawl Stars. Jeżeli chcesz grać jeszcze lepiej, a przy tym nigdy się nie nudzić, proszę kliknij ten dobrze wszystkim znany czerwony guziczek. A teraz ruszamy z trzema grami, w których pokażę wam, jak właśnie powinniście grać na tiku, żeby cały czas wygrywać. Jest to bardzo proste i już zaraz się o tym przekonacie. No to lecimy. Okidoki, i już lecimy z pierwszą giereczką na tiku. Bardzo ważna pierwsza wskazówka to jest to, żebyście wybierali odpowiednią mapę do gry na tiku. Tik nie jest dobry na każdej mapie, ale na niektórych mapach po prostu wymiata. I to jest jedna z tych map, na których tik sprawuje się świetnie. Razem z Dynamikiem, z Barleyem, tik po prostu tutaj rządzi. Dlaczego? Jest bardzo dużo ścian, on ma gigantyczny zasięg i właśnie w taki sposób świetnie mu tutaj idzie. Patrzcie, teraz tutaj ładnie zadałem obrażenia i już tutaj, tam było na górze, był Spike i właśnie w tym momencie Spike już padł, bo już nie miał kogo uderzyć i wiem, że gdzieś tam na górze powinny być jakieś power cube, ale okej, tutaj nie widzę żadnych, no to w takim wypadku ciut się wycofuję. Tutaj cały czas mam skrzynkę i tak to wygląda, że teraz ją biorę i próbuję cały czas, szukam kogoś, żebym w kogoś mógł trafić, żeby zdobyć troszeczkę tego HP. Gram teraz na tym trybie solo pod uciekające życie. No i tutaj trzeba jednak grać dosyć agresywnie w niektórych momentach. Tutaj widzieliśmy Tika na dole, stoję sobie w krzaczkach, spokojnie czekam jeszcze chwilkę. Tutaj widzę Tika znowu i idę teraz, cały czas wiem, że kogoś mogę trafić, więc teraz idę na środek. I teraz patrzcie, te dwa strzały i Roza akurat padła, bo siedziała tam w krzaczkach. No to idealnie, już mam znowu full HP. I teraz walka z Tikiem, tutaj mamy cały czas trzech zadymiarzy, czyli jeszcze ktoś jest, nie widzimy kto. Ale gram spokojnie, nie mogę się za bardzo pakować w walkę z tym Tikiem, bo nie wiadomo kto tutaj jeszcze jest. Czy jakiś Dynamite nie jest na środku, czy ktoś. Dobra, teraz widzę, że chmury już się mocno zbliżają, muszę szybko uciekać. Tutaj mój błąd, 1000 HP straciłem, ale już lecę tutaj na środek. Jestem przygotowany, nie pokazuję się na chwilę. Dobra, widzę, że Tik skasował Tika i patrzcie teraz, to wejście. Dobra, dobra, już tutaj rzucam. Jest tutaj Tik, widzę go, okej. Tutaj, dobra, wycofuję. Mam mniej HP od niego, ale to nie jest problem. Wycofuję się w danych momentach i teraz musicie zagrać tak ciekawie. Rzucacie i od razu się wycofujecie. Taka dziwna walka. Tak to jest właśnie w walkach z Tikami 1 na 1. Ale już dzisiaj parę właśnie takich giereczek wygrałem. I teraz patrzcie dalej. Okej, Tik wszedł w jedną z moich bomb, jest super, mam 2000 HP, trafił z dołu, wszedł dwie kolejne i przez to go właśnie skasowałem. Musicie po prostu cały czas cofać i atakować, próbować cały czas jak najwięcej zdobyć tego terenu, czyli jak od razu bomby znikną, to wtedy wchodzicie i atakujecie. Lecimy z drugą grą. Okej, i już mamy drugą grę. Teraz jesteśmy na dole, po prawej stronie i już lecę po skrzyneczki, tutaj widzę, że na dole tam jest jeszcze jakaś skrzynka, ale już lecę na środkową skrzyneczkę. Jest bardzo ładnie, dobry start. Teraz patrzę, co się dzieje, szukam kogo mógłbym tutaj zaatakować. Widziałem tam Bulla, że był przy tych skrzynkach, więc próbuję trochę zagrać agresywnie. Chcę w niego trafić, ale nie wiem gdzie on jest. Tutaj próbuję, zbieram najpierw naboje. Tutaj widzę Spike'a, widzę Crow'a. Trochę niebezpiecznie, muszę zejść w dół, nie wiem gdzie jest cały czas Bull. Całe szczęście jego nie ma, on gdzieś tam na górze walczy. Okej, w takim momencie wbijam, widzę teraz Bulla, wycofuję się, ale atakując również w niego tutaj ładnie trafiłem i się ciut wyleczyłem. Mi się to bardzo podoba. Tutaj Bull nie może wziąć, a jednak wziął, ale jeszcze raz dostał, znowu mnie uleczył przez to i bardzo fajnie. Tutaj jest Mortis, muszę się od niego odgrodzić, żeby przypadkiem na mnie nie wleciał, więc tutaj stawiam jedne bombki, tutaj drugie i widzę, że on już tak ma mało HP, więc nie ma za bardzo wyjścia, za chwilkę padnie, bardzo fajnie. Właśnie teraz padł od Gina, w takim wypadku muszę zagrać bardziej agresywnie, nie mogę iść na skrzynkę, bo wiem, że będę musiał walczyć o power cube'a. No i teraz Gin się wycofuje, bardzo super. I teraz bierzemy skrzyneczkę i przygotowujemy się do wejścia na środek. Zostało tylko trzech zadymiarzy. Pamiętajcie, bardzo ważna rada, kiedy gracie na tiku i próbujecie wziąć skrzyneczkę, pamiętajcie o tym, żeby zawsze to robić z autoataku, bo wtedy zadacie najwięcej obrażeń. I tutaj już uderzam w Tika, zadałem bardzo dużo obrażeń. Jin tam na dole cały czas spamuje również w Tika. I tutaj bardzo ciekawa walka. I zostało nas tylko trójka. Próbuję cały czas atakować Tika. Tik schodzi w dół, nie wiem za bardzo czemu. Nie powinien schodzić w dół, bo ja teraz mam
dosyć spoko kontrola, ale teraz bardzo ładnie mnie trafił, ja też w niego trafiłem i teraz mam to ostatnie starcie, znowu w niego trafiłem, jak widzicie nawet go nie widzę, a i tak w niego trafiam i tutaj bardzo ładne trafienie, to był idealny, akurat skręcił w lewo i go skasowałem. Kolejna gra plus 10 i tak właśnie powinniście grać na tiku, dosyć spokojnie, ale w niektórych momentach uderzacie i wtedy właśnie takimi ciekawymi zagraniami jesteście w stanie bardzo łatwo zdobywać trofea. No to co, ostatnia gierka na dziś i lecimy dalej. I ostatnia gierka i według mnie najlepsza z tych wszystkich. Lecimy tutaj tik kontra tik na starcie, tutaj tylko tak leciutko chciałem go przegonić i teraz lecę szukać skrzynek, tutaj kolejny tik. Jak widzicie wszyscy grają na tiku na tej mapie, właśnie dlatego, że jest tak bardzo silne. Ale tutaj nie ma żadnych skrzyneczek, próbuję znaleźć jakąś, idę do środka, zostało cały czas 9 zadymiarzy, już 8. Tam Dynamite na środku bierze skrzyneczki, już ma 6 power cubów, no to jest dosyć problem. Teraz próbuję coś znaleźć, jest dosyć ciężko, tutaj widzę, że gdzieś jest Barley, jest Tick, okej. Teraz go trafiłem, ciut się uleczyłem, super, mi się to podoba. Teraz jak widzicie już Tick ma tutaj połowę HP i znowu w niego trafiłem. Niewiarygodne. Dlaczego? Powiem wam dlaczego. Tu jest właśnie ten bardzo sekretny trik, czyli to, że od dołu widzicie więcej mapy i ja w niego przez to trafiłem już 3 razy i on właśnie już teraz padł sam z siebie, bo już zabrakło mu życia do dalszej gry. Tutaj widzę power cube'a. Tutaj jeszcze sprawdzam, czy na pewno nikogo nie ma dla bezpieczeństwa i okej, zaraz biorę tą skrzyneczkę. Bardzo fajnie. Tutaj widzę Dynamajka, muszę się wycofać. Nie trafiłem w niego ani razu, ale na spokojnie wycofuję się, zaraz wrzucę po tego power cube'a. Dynamite został przegoniony też od dołu, od Tika. I teraz przygotowujemy się, zostało 4 zadymiarzy, muszę się ustawić tutaj. I teraz strzelam w Tika, idealnie zesnajpowany i uleczony. Patrzcie tutaj ile jest power cube'ów, ja nie wiem co tutaj się wydarzyło, ale mi się to bardzo podoba. No i lecimy dalej, teraz musimy znowu lecieć do środka, bo jest niebezpiecznie, tutaj uderzam w środek. Tick drugi skasował Dynamajka i znowu pojedynek Ticków, jak zwykle. I patrzcie na ten pojedynek. Tutaj mnie Tick trafił, okej, za bardzo nie miałem jak uciec. No i on się dosyć wycofał, nie wiem dlaczego, dał mi trochę terenu. Mi się to bardzo podoba. Teraz mogę być w krzaczkach i on nie wie gdzie jestem. Walczę od góry, czyli jest gorzej dla mnie. Ale i tak walczę bardzo dobrze. On tutaj rzuca po 2 w to samo miejsce i on teraz nie wie gdzie ja jestem, dlatego łatwiej mi w niego trafić. Cały czas nie trafiłem pomimo tego, ale patrzcie teraz, ten jeden strzał piękny. Teraz kolejny strzał, on cały czas we mnie nie może trafić i teraz on próbuje ostro we mnie atakować, ja już przy chmurach stoję, ale on właśnie sam już wszedł w tą bombę i nie dał rady. Kolejne pierwsze miejsce, już na full HP z wyleczenia i kolejne plus 10 trofeów. Jak widzieliście, bardzo łatwe giereczki. A wy ile macie już pucharków na tiku? Proszę napiszcie mi w komentarzu. Chciałbym naprawdę dowiedzieć się, ile macie też pucharków na tiku. Jeżeli spodobał wam się film, jeżeli wyciągnęliście jakąkolwiek wartość z niego, to proszę zostawcie lajka, to dla mnie bardzo dużo znaczy. I jeżeli oczywiście chcecie, to subskrypcja też jest bardzo mile widziana. No to co? Do zobaczenia w następnym filmie. Hej ja!